Cześć kochani, witam was z Niemiec. Jest przepiękna pogoda, 13 stopni za tym oknem, za tamtym też. Jadę na parking, żeby spędzić weekend na tym parkingu. Zanim dojadę, jeszcze mam sporo miliardów kilometrów do przejechania. Zjadę trochę wcześniej na parking, wykręcę sobie pauzę 45 minut. Zupa, którą mi Ola ugotowała w trasę, ona mi już się skończyła. Muszę sobie coś ugotować i coś zjeść. Ja wszystko mam do tego i za chwilę zjadę na najbliższy parking. Będę gotował i pokażę, co ja jem, co gotuję, jaka to jest pychota, jak sobie to, takie coś ugotujecie. I to jest bardzo zdrowe jedzenie. Pyszne i zdrowe. To rzadko spotykalna rzecz w naszym świecie, ale takie coś istnieje. Ja kiedy przestałem jeść mięso, to u mnie był taki globalny problem całego życia. Ja sobie wsiadłem przy stole i już wiem, że trzeba coś zjeść. A co jeść? Bo dużo rzeczy, które jadłem, dużo jedzenia, to miało w sobie jakieś mięso albo jakieś tam podobieństwo mięsa czy coś takiego. I to dla mnie był problem. Co można zjeść zdrowego i nie umrzeć? No i właśnie za chwilę już wam pokażę, co to może być. Tutaj mamy taki piękny odcinek drogi i sobie jedziemy prosto. No cóż, parkingu na razie nie widać, więc porozmawiajmy trochę. Gdybym był Amerykaninem, bym powiedział: the weather is awesome. Ale Amerykaninem to ja nie jestem. Jestem Ukraińcem, więc będę mówił po polsku. Wszystko się zgadza. Byłem w Holandii z towarem. Dostawą i poszedłem na recepcję się dogadać o rozładunek. Było tak, że ja miałem rozładować się dzisiaj rano. Poszedłem wczoraj wieczorem. No może jest jakaś możliwość, żeby to wcześniej rozładować, żebym od rana już się zajmował inną robotą. Holandia to jest taki kraj, gdzie nie ma jakiegoś problemu z dogadaniem się, jeśli mówisz po angielsku. To jest taki kraj, gdzie gdziekolwiek możesz zagadać po angielsku i osoba, do której mówisz, ona będzie cię odpowiadała w języku angielskim bez żadnego problemu, albo z problemem, albo będzie odpowiadała w tym stopniu angielskiego, w którym on jest dla niej dostępny, tak powiem. Mówi: hello, I have delivery for you. I have delivery on tomorrow on 8 o'clock. But if you want the delivery now, it will be great. A ona mi odpowiada: okay. Have you a reference number? Ja mówię: yes, I have reference number. Podałem numer referencyjny, a ona mówi mi: oh, it's okay. I see that you have delivery, and we can't do this today, and you, piece of sh**, need to go outside with your f**king truck, find some parking for big trucks, and you are welcome tomorrow, 8 o'clock. Żartuję, ona powiedziała trochę inaczej, ale w sumie prawda jest taka, że oni nie mogli mi przyjąć ten towar tak natychmiast od razu i powiedzieli, że zapraszają mnie na rano o 8, tak jest napisane w papierach. W pewnym momencie w trakcie rozmowy wszedł do biura jakiś pan, prawdopodobnie kierowca, i mówi do mnie: tej, nie narzekaj. To było bardzo wesoło. Ogólnie zauważyłem, że w Holandii panuje taka przyjazna atmosfera i większość ludzi się znają na żartach i
mogą sobie pożartować, albo jak ty żartujesz, to oni też się śmieją i to pomaga tym relacjom między ludźmi. Tyle, to jest po prostu coś wspaniałego. Jak ja opowiadam jakieś historii z trasy, że tam byłem w Holandii i było to, 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 widziałem to, 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 ludzie się zachowują tak i tak, to większość ludzi nie odbierają mnie poważnie, zaczynają się śmiać i mówią, no a co ty chciałeś, przecież przez cały dzień kręcą jointy, palą te ćmiki zielone i co ty chciałeś od tych ludzi? Taka jest narodowość, taki jest kraj. Ja nie wiem dlaczego naprawdę tak jest, że ludzie tacy są życzliwi, że mogą się uśmiechać do ciebie. Jak na przykład idziesz ulicą i się spotkasz z wzrokiem z kimś, on może cię uśmiechnąć i powiedzieć hi, albo oni jakoś tak mówią oi, albo coś takiego, ale no, czyli jakoś się witają z tobą. To taka dla mnie trochę taka Ameryka, bo o takich rzeczach to tylko słyszałem w filmikach na YouTubie od ludzi, którzy żyją w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ale takie coś w rzeczywistości to pierwszy raz spotkałem w Holandii. I to jest bardzo miło. Ja już jestem przyzwyczajony do tego, że sytuacja jest taka, że każdy jest skupiony na sobie, na swoim sukcesie albo na swoich porażkach i inni ludzie go w ogóle nie obchodzą i ogólnie każdy dba o swoje i inni ludzie go nie obchodzą i jak ktoś na przykład prosi o pomoc albo ktoś potrzebuje pomocy, a nie będę pomagał, niech tam ktoś inny pomaga, życie jest krótkie, muszę żyć dla siebie tylko i wyłącznie, zarobić jak najwięcej, wieczorem nie wiem, coś zabrać, coś gdzieś ukradnąć, wieczorem iść do sklepu, kupić sobie piwa, iść do znajomego, do kumpla, pogadać o tym, że dookoła są chamy i oszuści, że wszyscy są źli, jeden ja jestem dobry, no i ty, bo ty jesteś moim kumplem lub szwagrem, ty też jesteś w porządku, a wszyscy inni to tylko mnie okłamują, zabierają mi pieniądze, o polityce i o pozostałych rzeczach, które tak w sumie, jeśli tak rzeczywiście patrzeć na to, w ogóle nie mają żadnego znaczenia. To jak siebie odczuwamy w środku, to wszystko otacza nas dookoła. Jeśli w środku mamy nienawiść, zazdrość, tam jakieś złe pomysły, jakby tam coś chapnąć, ukraść, gdzieś tam wziąć to, co nie jest twoje i co ci nie należy, ale ty to weźmiesz. Jak masz takie pomysły w środku, to dookoła ciebie tak będzie, tak jak ty gadasz. Będą chamy, oszuści, wszyscy będą chcieli cię okłamać, coś ci zabrać, wepchnąć się przed tobą w kolejce, nie wiem, tam zapłacić ci mniej wypłaty i tak dalej. I tak to będzie. Albo jak gdzieś chapniesz dużo, to takie słowo mi się spodobało, chapnąć. Jak chapniesz gdzieś za dużo, to co nie jest twoje, gdzieś tam zapłacisz mniej niż należało zapłacić, no to będziesz się cieszył pół sekundy tym, że masz dużo, że dużo pieniążków dostałeś, że tam wygrałeś, ale ludzie, to są rzeczy takie chwilowe, to przychodzi na 2 sekundy, ale w następnym momencie już cię zatrzyma policja i zapłacisz, nie wiem, 5-krotnie mandat za jakieś tam przekroczenie, wykroczenie, za jakieś tam wykroczenie, albo nie wiem, zwolnią takiego człowieka z roboty, albo nie wiem, jak był to jakiś biznes, to zaczną się jakieś problemy w biznesie. Czyli to nie jest taka mistyka, to po prostu wszystko jest związane między sobą.
jak czynisz dobrze, albo myślisz dobrze, to będziesz dobrze dostawał wszystko w życiu, wszystko, everything you want, jak mówią Amerykanie. mają takie, dużo takich powiedzeń, które ładnie brzmią w języku angielskim. A w polskim języku też mi się podobają powiedzenia, na przykład, żeby życie miało smać, a nie, dobrze. W Holandii w ogóle jakaś taka sytuacja panuje, że jest luz. Nawet jak bywam na tych magazynach logistycznych, to ludzie pracują, ale nie widziałem jeszcze w Holandii, żeby gdzieś przyjechałem i ludzie pracowali, żeby im aż krew z nosa leciała, czy oni byli całkowicie tacy zajęci swoją robotą, że nie widzą ludzi dookoła, wszystko jest na ciemno i tylko robota, bo trzeba się wyrobić, bo zaraz przyjdzie kierownik i tyle problemów się zacznie, że nie widziałem żadnego, w żadnym razie takiego. Widziałem, że ludzie pracują szybko, ale oni się śmieją, gadają między sobą. Jak na przykład mnie ładują, bo rozładowują, ja mam jakieś tam wątpliwości odnośnie tam palet, odnośnie ilości, odnośnie na przykład, że on mi stawi paletę, a mi nie pasuje, że on mi tak stawi, bo muszę mieć ciężar większy od ładunku na tylnej części samochodu, a nie na przodzie. No takie rzeczy i w każdym momencie mogę zagadać i ten gość, do którego mówię, on mi odpowiada życzliwie, będzie mi się uśmiechał i my się dogadamy z nim bez żadnego problemu. Na żadnego upartego jeszcze nie trafiłem w Holandii. Jednak dzisiaj miałem taki, no też się nie obrażam na tego człowieka, miałem taką śmieszną sytuację, że przyszedłem rano na rozładunek i już nie było tej dziewczyny, z którą gadałem wieczorem w dzień poprzedni, tylko był inny tam gość i ja do niego mówię, no, że mam rozładunek i tak dalej, pokazałem mu dokumenty, a on mi mówi, numer referencyjny proszę. Ja mu podałem numer referencyjny, a miałem dwa numery referencyjne, ja nie wiedziałem, które on chce, bo w SMS-ie mam jeden numer, a na papierach miałem inny numer. To ja mu podałem ten numer, mówię, że na papierach jest numer, on mówi, nie ma takiego numeru, nie może być takiego numeru, proszę wsiadać do auta i wyjechać. Od razu! Mówię, poczekaj, ja mam inny numer, może ten ci będzie pasował. I podaję mu inny numer, a on mówi, a no dobrze, 35 rampa. Co? Tak szybko wszystko się zmienia? Podałem mu numer i on mi mówi, wsiadaj do auta, wyjeżdżaj. I podaję mu inny numer i on mówi, że okej, wszystko dobrze, podstawię się pod 35 rampę. Ja tak przypuszczam, że większość ludzi są tacy, oni gdzieś tam głęboko w swoim życiu, w swoim trybie jakimś, w swojej robocie i oni nie widzą, co się dzieje dookoła. Dla niego na przykład jak przychodzą kierowcy, to każdy kierowca to jest ten sam kierowca, tylko ma inną twarz, czyli mi tak się wydaje, ja nie wiem, co on ma w głowie, ale mi tak się wydaje, że on każdego traktuje, że to jest kolejny człowiek, nic więcej. To jest kolejny człowiek i go tam nie interesuje, czy on to rozładuje, czy nie rozładuje, czy tam jeszcze. Nie, oczywiście nie trzeba tam jakoś głęboko wnikać w problemy innych ludzi. Oczywiście, każdy ma swoje życie, ale tacy ludzie, oni tak widzą tylko to, co jest na nawierzchni. I no tak, ja nie widziałem życia w tym człowieku, tak powiem. On był mi bardziej podobny do jakiegoś robota, do jakiegoś terminatora, który papier, kod, podstawiasz przed nim QR kod
on go zczytuje, jak on ma tam gdzieś w bazie u siebie ten numer, pasuje, proszę rozładować się. Jak tam numer nie pasuje, to on ci nie będzie mówił, a proszę wyjaśnić ten numer i podejść do mnie za chwilę i wszystko zrobimy. Nie, on tylko mówi wsiadać, wyjeżdżać. Bo jak on widzi numer, który mu nie pasuje, mu tam system pokazuje, że jest błąd i error, wyjeżdżać. W takich momentach dla mnie najważniejsze to jest nie obrażać się, nie stawić stempel też, że to jest zły człowiek, pyk, stawimy stempel. Nie, najważniejsze to samemu zostawać człowiekiem, rozsądnym, normalnym homo sapiensem, normalnym humanem, mieć w sobie ludzkość, no i nie obrażać się, po prostu przyjąć do wiadomości, że są ludzie są różne, każdy ma swój charakter, każdy ma swój tryb życia, każdy ma swoje tam upodobania, tak za dużo przeliczyłem, co każdy ma. W sumie nie ma żadnego problemu. Wszystko ok, wszystko dobrze. Najważniejsze, że ja się rozładowałem. Rekompensatą tego spotkania był automat z darmową kawą. Ja sobie wypiłem darmowej kawy. Rozładowałem się, spakowałem się, wyjechałem, pojechałem dalej. A mógłbym się obrazić na niego albo przyjąć do siebie to, co on mi mówi i myślisz sobie, o jaki on jest zły, że on tak do mnie mówi. Nie, nic takiego nie ma. Wszystko jest ok, wszystko jest all right. Wszystko prawe, all right. No i robota jest zrobiona, kawa wypita. A tutaj do mnie kobieta mówi po rosyjsku. Tak, się parkujemy, ładnie. Cyk. A to jest taki lepszy parking z restauracją, z prysznicem, toaletą płatną. Najczęściej są parkingi te oświetlone. No i na stacji paliwowej tam można sobie coś kupić do takiego zjedzenia na szybko, jakaś kawka. No i tutaj właśnie się zatrzymujemy. Halo? O, cześć Ola. Jestem w Niemczech. Okej, okay. Pozdrów Emilkę. Pa. Ale pięknie. Na parkingach, gdzie stoją ciężarówki, idąc trawnikiem, trzeba uważać, po prostu uważać, bo nie każdy kierowca chce płacić 50 euro centów, żeby skorzystać z ubikacji i zrobić kupkę. I po prostu trzeba uważać. A wychodząc z trawnika zrobić jeszcze tak i tak. Mam nadzieję, że to ziemia. Tak chcę myśleć. Ziemia nie ma. Ta sałatka jest prościutka i ile ciutka i się robi w 2 sekundy.